Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Valdi, a to jest gra Assassin's Creed 3 i planuję zrobić z tej gry serię i nie pozostaje nam nic innego jak odpalić naszą grę. Ja sobie tutaj dosłownie na chwilę tylko odpaliłem, zobaczyć czy wszystko działa, ale naturalnie wszystko działa, więc rozpoczniemy sobie nową grę. Nazwiemy sobie ją Valdi. Ok, potwierdź. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. The ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the Pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Okej. Jak widzieliśmy w tym naszym w tej naszej cutscence, dowiedzieliśmy się już kilku ciekawych rzeczy na temat tej części Assassina, o rychłym końcu świata, który miał nastąpić. We're here. I już poznaliśmy naszego głównego bohatera. Wiem, że pominąłem Assassina 2 z Assassina 1. Były może 2 lub 3 odcinki.
Nie pamiętam już. Ale coś takiego tego było. Ja w ogóle praktycznie nic nie wiem o Assassinie Trójce. Tak co dzisiaj mi po prostu przyszło do głowy. Mówię, zrobię z tego odcinek. Nie wiem, czy to będzie seria, czy nie, ale zawsze mi się podobają te klimaty Assassina i lubię w to grać. A teraz przejdźmy dalej. Szczerze mówiąc, to zastanawiałem się, czy nagrać serię z gry Enemy Front, czy nagrać serię z Assassin's Creed 3. Wiadomo, że seria to już jest coś takiego większego, jest to gra z fabułą. I trzeba się jednak trochę przyłożyć. Okej, my otworzyliśmy przejście. Trochę ciemno, jak w dupie umurzyna, ale spokojnie, o, się rozjaśniło, okej, tam coś było. Gdzie my tak w ogóle jesteśmy? Okej. Dobra, wbijamy się jeszcze niżej, chyba zgubimy światełko właśnie. Możemy go podnieść? Nie. Więc będziemy sobie musieli radzić bez światełka. Idziemy w głąb. Nie widzicie, na razie nie gramy tym tą osobą, która którą jest nasz główny bohater, ale już w takim tych czasach. Dopiero po wejściu do Animusa przenosimy się w te czasy, które nie najbardziej jarają w tych wszystkich częściach Asesyna. Coś nam się otwiera. No i znowu się zaczyna. Desmond? Do you hear us? Yeah. Jak widzicie, znowu the temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a charakterystyczne. So naturally you dropped into the animus instead of miejsca, I don't know. Po pomieszczenia w zasadzie. Okay? Ekrany ładowania. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right, of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key.
has no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Mm-hmm. Mamy już tutaj krótki samouczek. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Ale z tego co trochę orientuję się w grze Asasyna, powinno wszystko pójść ładnie, pięknie i gładko. Tu już musimy sobie, widzę, iść. Tutaj. Tak, tak. Okej. Okay. Jak widzimy, wspinamy się w całkiem innym wymiarze. Synchronizacja, okej. Okay. Jumpscare! Dobra. Coś jest, coś. Okej, okay. Hop, hop, hop. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization. Wykonaj zabójstwo z powietrza. Follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Yep. Dzień dobry panu. Ale nie chciałem pana zabić, wie pan, ale... No ale to niestety nie było z powietrza. Weź se gościu, pośpi trochę, bo tu... Yep. All you have to do here is jump to się udało. O się... Praktycznie bym wypierniczył. Ale damy radę. W ogóle... A, przytrzymaj. Aby biec swobodnie. Gdzie my teraz w ogóle mamy iść, bo tu jest wszystko. Się nam zlewa. Te wszystkie kolory. To jest właściwie tylko jeden kolor. Miałem wali taki... Uc! Daltonista. Co my teraz mamy tutaj po tym iść? To już... Jesteśmy... Kolejny punkt przed nami. Pamiętam te klimaty, jak się uciekało przed strażnikami. Okej, okay, tutaj jak już widzimy... wyglądamy... Już inaczej, właśnie już te klimaty, można powiedzieć, powoli zaczynamy. Escape, zobacz, postęp. Aha, tu ja mam tylko takie rzeczy, okej. Okay. Na razie ścieżka się sama przed nami układa, także... większych problemów to tu nie ma. Sir, everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Widzimy tutaj drzwi. Wbijamy się. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Pomijmy sobie to, przejdźmy już od razu do głównej gry. No i się zaczyna. Dobra. Widzimy całkiem inny bieg.
niż Asasyn na dwójce. Teraz jestem tutaj w teatrze. Good evening, sir. This way, please. My apologies. Będziemy grać ławę. Tylko się przeciśniłem przed tym dziadu z tymi czupronami. Okej. Okay. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Wzrok orła. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Zlokalizuj złoty cel. Gdzie mamy złoty cel? Złoty cel mamy chyba tam. To jest chyba jakaś loża czy coś takiego. The stairs are watched. We'll need to find another way up. Czyli jak widzimy, będziemy musieli już wykonać. Pierwsze zabójstwo. Ależ proszę. Się usiądź z tego gościu. Dobrze to robiłeś. Wbijamy się, będą nam te goście w czuprynach przeszkadzać. Będziemy sobie skakać przez to, tak sobie tu ładnie przejdziemy, bach. Wdrap się na balkon. Oni wcale nic nie widzą, nie, jak to by to przypuszczał. Nic, wcale nie widzę, że ktoś tam chodzi, czy ktoś tam chodzi, a tutaj żadnych rąk nie widać wcale. Gdyż widzimy jakieś ostre sceny miłosne, zaraz tu wystąpią. Lecimy dalej. Hyt. Góra. Tutaj siedzą sobie nasi arystokraci. Ci ludzie nie, ci ludzie naprawdę wcale nie wiedzą, że ktoś tutaj łazi. I jeszcze wyżej. Hyt. I wbijamy się tutaj. Przedostań się za kulisy. Łam się. Ja to zrobię z buta wieżą, ale... Przesuń myszkę w lewo, prawo, aby znaleźć... No. Dużego problemu z tym nie było. Wbiliśmy się tam. Dołamy nasz ekran. Jep. Oho. Hyt. Idziemy sobie po schodach. Boże, po schodach. Po drabinie. Chyba musimy sobie wejść. Tam. Tu nie przejdziemy, tu się odbijemy, może... A, tutaj będzie przejście. Okej. Za kulisy to się bardzo szybko tutaj dostaniemy, jak to dalej pójdzie. No problemów, to ja tutaj na razie żadnych nie widzę. Początek gry naprawdę zapowiada się bardzo... miło. My idziemy za naszego koleżka. Haytham.
should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. On wie, że coś się dzieje. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Ciao. Miałem krótkie cięcie, ale lecimy na Szczecin. No niestety chłoposzek coś tutaj podsłyszał i zobaczył. Wyjdź z opery. Pozbyliśmy się naszego celu, więc pora się zbijać. Już niestety zwłoki zostały znalezione po tych dzikich krzykach, słyszę. Matko Boska, co się stanęło? Ja wcale nie wiem, co zrobił. Nic. Panie, weź pani, ci co mówię, tu przychodzę. Weź przez. Chodź, bum. Order! We must have order! Move! Szkoda, że tutaj te przeszukiwania. Go, bo nas jeszcze złapią. Okej, chyba się wybiliśmy stąd. I tym otóż pięknym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Shall we be orphaned? Aye.